Cześć, tu Justyna. Cześć, tu Judyta. A to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu i kolejny castmas z typami gości przy stole. W poprzednim odcinku zakończyłyśmy nagle, równie nagle wpadła nasza babcia do kuchni, a teraz równie nagle dzieci zaczęły szurać krzesłami na górze. No cóż. No cóż, życie. Tutaj kolejne typy, będą teraz gości przy stole. Przypominamy, że dzisiaj między 18 a 19 widzimy się na Instagramie moim, tak? Oczywiście, no raczej. Okej, mój Instagram jest na mazur.pl, pisany razem, na live'ie z kuchni Judytki. Będziemy coś tam pikcić. Sorry, nie znoszę tego słowa. Piekły. Będziemy coś piec, tak? Będziemy improwizować, myślę, bardziej. Chociaż dokładnie. Nie, no ten jeden przepis, o którym mówiłam Wam wczoraj, na pewno się pojawi, to jest pewniak, a resztę to zobaczymy, na co nam jeszcze starczy siła. Zacznijmy dzisiaj od Maliny. Malina pisze o wujku, u mnie akurat typowy Jacek, z wąsem. Nie cierpi spóźnialskich, ale będzie godzinę po kolacji, bo w pracy go nikt nie zastąpi. Karp co roku zasłony, a pierogi za małe, nie cierpi PiS, PO i właściwie wszystkich. Czyli generalnie ponurok. Ponurok. Możesz przypomnieć wszystkim, jak chciałaś nazwać podcast kryminalny, mój audioserial, w sensie Pod Czarną Ziemią, jaki ma tytuł? Tak. To jaki miał roboczy tytuł u ciebie? Znaczy tak po śląsku miał brzmieć. No. Katrupiosz z Bany. Bardzo pięknie. Małgorzata. Tata introwertyk. Po spróbowaniu wszystkich potraw czmycha do swojego pokoju oglądać Kevinę. O Jezu, a fajnie. No. Jak ja bym chciała mieć swój pokój w święta. Ej, bez kitu, ja miałam chyba dwa razy w święta swój pokój, w ogóle coś takiego jak swój pokój, że można było gdzieś pójść i być samemu. No u mnie też samej. To nie funkcjonuje niestety. No ale... Panie. Chociaż jak miałyśmy chyba, jak spędzałyśmy święta na wsi u babci, no to tam zawsze był pokój taki. No ale to i tak byliśmy z Adasiem we trójkę. No tak. A nie no, było czegoś takiego, że mieliśmy taką swoją, każdy miał swoją przestrzeń. No ale no dobra, tak. Już też nie wydziwiajmy, prawda? Mm. Można mieć wszystkiego. No, ale chciałam powiedzieć, że też może mogę powiedzieć o swoim typie, który teraz przyszedł do głowy. Mm. To jest właśnie typ, nie wiem jak go nazwać, typ komórkowy, że po zjedzonej kolacji idzie od razu pisać i dzwonić i wysyłać życzenia. O Jezu. I po prostu potrafi siedzieć 3 godziny i każdemu z osobna pisać. No zdrowych, cześć. Tak, spokojnych. Ale ja lubię też takie właśnie, że ktoś nagle wstaje. Miałyśmy taką osobę. Cześć, no hej, no my właśnie siedzimy, my już zasiedliśmy, a wy jeszcze nie, tak, a wy już po i tak dalej, bla, bla, bla. Po czym na przykład każdą rozmowę się przerywało tym, no macie pozdrowienia tam od kogoś, ktoś was pozdrawia, a tu hej, uśmiechnijcie się, teraz hej, nie? Albo takie wymienianie, no pozdrówcie babcie. Tak. No, u nas babcia też pozdrawia was. Tak. No, tak, on tak, też pozdrawia. Tak, no, tak. Macie pozdrowienia od Adasia. I wy też ich pozdrówcie. No i takie tam. Edyta. Nasze dzieciory chwilę po odpakowywaniu prezentów krzyczą, mamo, kiedy będą święta? Typ pod tytułem zawsze mi mało. Ja sama jestem typem z nadgara. Albo typ wolne ręce. Dziecko ktoś inny ogarnia, więc jem. Jest też typ, nic więcej już nie zmieszczę. A po 5 minutach powrót do talerza. To jestem ja, naprawdę. Tak. Typ, dobre, ale chyba cukier masz za darmo, bo takie słodkie. Typ, jedzcie. Typ, gorące krzesło przyjdzie, ale już nie może się doczekać, kiedy będzie mógł wyjść. Ja bywam typem gorące krzesło. Ale... Nie wyglądasz. Bo to nie tutaj mam ten typ. Nie jestem tutaj tym typem. Aha. Właśnie mam wrażenie, że ty jesteś zawsze do samego końca ze mną. Tak. I Krzysiu jest jeszcze taki. Tak. My zawsze w trójkę zostajemy najdłużej. Mhm. No. Nawet mojego męża często ścina, po prostu on już musi iść spać. A ja mam zawsze takie coś, że boję się iść spać, że mnie coś ominie fajnego. Wiem. Też to mam, ale ja w ogóle bardzo podziwiam ludzi. Uważam, że ludzie, którzy potrafią wyjść i pójść spać, są bardzo odważnymi ludźmi. Kasia. Judysiu, właśnie jesteś typem komórkowym. Odwróć telefon. Ja przepraszam. Ale albo nagrywasz, albo robisz pierogi. Wybór jest prosty. Przepraszam. Więc ja wiem, że mój mąż jest bardzo
ciekawym mężczyznom interesującym i naprawdę też z nim lubię pisać SMS-ki, ale są rzeczy ważniejsze, Judysiu. Jesteśmy już w jutrze, to prawda, ale wciąż Krzysiu kroi te same ziemniaki. Czemu zdradziłaś Krzysia? No bo no tak działa to wszystko. Wszyscy wiedzą, że się nagrywa na zapas albo i nie. No raczej gdybyś nagrywała na zapas. Kasia, typ lingwista, kulturoznawca. Obecny zwłaszcza na wigiliach rodzin z dwóch różnych regionów. Widzicie, a u nas na Śląsku prezenty dodaje dzieciątko. A u was jak? Ja coś. A zgadnij, co to znaczy? Dziś w antryju na bifyju stoi szolka pełnotyju. No strzelaj. Zapalony miłośnik zapoznawania reszty towarzystwa ze specyfiką języka i tradycji swojego regionu. To też ciekawe, jeżeli święta się spędza tak faktycznie z osobami spoza danego regionu. To się chyba rzadko zdarza. Albo nieczęsto. Nie no, w sumie dlaczego? No po prostu myśmy tak nie miały. Nie wiesz, jak to jest. Nie wiem. Sylwia, typ drama queen. Czyli jak zwykle nie smakuje wam mój bigos? Dobrze, trudno. Niech się zmarnuje. Serio? Johanna, typ upierdliwej ciotki zadającej milion niewygodnych pytań. Wujek co nogami przebiera, aż wjedzie wódeczka. Tak, są takie typy gości, że po prostu na przykład, tak opiszę może, że przychodzi taki wuj, Który, po którym nie widać jakby w ogóle entuzjazmu, jeśli chodzi o spotkanie, że w ogóle musiał przyjść i siedzi tak bardzo zmarnowany, taki nic nie mówi, coś tam zje, ale się rozgląda po ścianach, po czym jak wjeżdża wódka, to nagle zaczyna po prostu, dostaje wypieków i buzia mu się nie zamyka. No. I pojawia się na jego twarzy uśmiech. Taki typ wujka możemy nazwać alkoholikiem. Tak no albo wydaje. Takim po prostu, który się potrafi, no tak, no jak się ktoś potrafi bawić tylko przy alko, to... To ma problem z alkoholem. No właśnie. Magdalena. A ja może z innej manierki. Kto jest najlepszym gościem na Wigilii? Na naszej jest to pies mojego teścia, szeryf. Zawsze zadowolony, jak coś spadnie ze stołu. Nigdy nie narzeka na potrawy i innych gości. Nie miesza się do polityki. I mimo, że może to zazwyczaj milczy... Aha, przepraszam. I mimo, że może, to zazwyczaj milczy znacząco o północy. Aha, przepraszam. No, taki Anzo też, nie? Magdalena. Typ sceptyczny. A po co to wszystko? Byle nie robić. Kto to zje? Dla mnie prezentów nie trzeba. Typ kulinarno-maniakalny. Przepraszam, ciekawe, co by się stało, gdyby faktycznie prezentu dla tej osoby nie było, to by było znowu, aha, czyli ja nie jestem dla ciebie ważna, tak? No, tak by było. No, okej. Typ sceptyczny, aha, dobra, typ kulinarno-maniakalny. Coś za mało tego karpia. W tamtym roku w galerecie ryby nie robiłaś? Weź mu jej, nałóż tego pieroga. Widziałam, że jeszcze nie próbował. 12 potraw to tu na pewno nie ma. A jak moja sałatka? Jakoś tak chyba mi nie wyszła w tym roku, prawda? No to w zeszłym roku był ten typ. Nazwałyśmy go jakoś nawet. Ale nie pamiętam nazwy właśnie. Ja też nie pamiętam. To jest taki wiecznie niezadowolony. Tak. Izabela. Meloman. A co u was tak cicho? To wigilia czy stypa? Włącza muzykę disco polo z telefonu i zaczyna się bujać przy stole. No co wy tacy sztywni? Bawcie się. Jezus się narodził. Trzeba się cieszyć. Nie do końca jakby tutaj znam to z disco polo, bo u nas naprawdę w rodzinie to było takie szczęście, że z tymi osobami, z którymi spędzaliśmy święta, nikt nie słuchał, ale znam ten typ i to jest często typ mój mąż. A co tak cicho? Może muzyczkę puszczę? Mam tu fajny winyl. Albo coś najgorzej jak właśnie ta osoba, która staje się DJ-em, słucha bardzo takiej muzyki specyficznej. No, na przykład ska. Albo na przykład metalu. Albo hip-hopu. Chociaż hip-hop już jest taki często... No, Judysiu, ja na temat hip-hopu w twoim przypadku mi się ostatnio nie odzywała. Nie, no tak. No właśnie. Wpadło mi w ucha kilka kawałeczków. I delikatnie zakochałam się w Sokole, więc... Tak. To pijawga. Tak, to pijawga. Julia. U nas wymiata pradziadek chłopaka. Bardzo chce mieć prawnuczkę, więc namiętnie o tym opowiada. Nie interesują go tematy przy stole. Siedziałam zasłuchana opowieściami innych, kiedy usłyszałam: Julka, co ty taka smutna, nic się nie odzywasz? Okres jest, a miało nie być? Ja pierdzielę. Jezu. Boże. Nie planujemy nawet dzieci, bo jesteśmy za młodzi, ale co roku te same życzenia. Magdalena,
typ komentator wyglądu. Kasieńko, jak ty wyładniałaś, nawet ci biusu rósł, taka kobietka z ciebie. Ja pierdzielę. To jest chyba typ molestator, a nie komentator wyglądu. Paulina. O, widzę, że przyrządziłaś potrawę. Tu nazwa tej potrawy. Myślałam, że się bardziej postarasz, ale dobre. Nie wiem, jak to skomentować. Magda. Nienawidzę rozmawiania o polityce i kościele przy stole, w ogóle już nie wspominając o Wigilii. Barbara. Osób, które opowiadają o swoich chorobach, lekarzach, branych lekach, bólach, wzdęciach, kłopotach z wypróżnieniem i tym podobnych sprawach. Nienawidzę tego. To Krzysiu tego też nienawidzi. On nienawidzi generalnie rozmawiania o chorobach. Ja lubię właśnie. Znaczy nie lubię o chorobach, ale o takich rzeczach ludzkich jak próki, rozwolnienie, wzdęcia. Ewa, to akurat typ gościni. O, dodajesz X do potrawy Y? No tak. U nas w domu to się robiło inaczej. I tutaj leci przepis. Barbara. Drugi typ gości przy świątecznym stole to rubaszni wujaszkowie, którzy wszystko wiedzą najlepiej, są pracownikami roku, znają się na wszystkim oraz mają odpowiedź na każdy temat, plus mają historię Polski w jednym paluszku. Karolina. U nas zawsze polityka dzieliła rodzinę. Ten tak, a ten srak, kolędy w TVP czy koncert w TVN podzieli się opłatkiem, a zaraz podzieli się poglądami. Ach. Natasza. Typ gościa pod tytułem przybrany wujek. Niby znasz go od urodzenia, jest w twojej rodzinie od zawsze, ale jednak obcy. Myśmy chyba nie... Ej, miał? No przecież jak nie? Że nie był przybrany, ale był dalej. I w sumie zawsze na przykład wujek Heniek z nami był, ale to nigdy nie było tak, że to była taka bliska nam osoba, nie? No tak. Nawet mieszkał w tym domu. No ale później już tak po kilku latach, żeśmy się chyba z nim tak zżyli wszyscy. No ale była to... duża różnica, moim zdaniem. No tak, no. Lisek. Krzykacze. Im dalej wieczór i kolacje, tym głośniej rozmawiają, przekrzykują się nawzajem. Nie, że się na siebie drą ze złości. Po prostu dla nich limit decybeli nie istnieje, a nie daj Boże zielony polać im jakikolwiek alkohol, wtedy tylko wyciepać ich na balkon. Na pewno sąsiedzi by się cieszyli. Barbara. Wujek dobra rada. Taki, co po kilku drinkach udziela wszystkim dobrych rad, tłumaczy oczywiste, wylewa gorzkie żale. Kurde, strasznie dużo tych wujków. Martyna. Typ moja mama. Panika w kuchni, bo babcia przypaliła jedzenie, bo nic nie rozłożone, bo zaraz goście co roku to samo. A pewnie wszystkim się tak samo zawsze co roku podoba. Ulka też pisze o politykowaniu oraz o pytaniach pod tytułem kiedy poznamy twojego kawalera. Joanna, nie wiem jaki to typ, jak to nazwać, więc będzie to typ mój ojciec. Jeszcze dobrze śledzia nie dokończysz, myślisz, czy wsunąć jeszcze pieroga, a on już pojedli? No, to zbieram talerze i idę pozmywać. Potrafi zawinąć talerz sprzed nosa, kiedy jeszcze dojadasz i tak odkąd pamiętam. Może taka ucieczka od stołu, wiesz, żeby już coś robić, nie? No, ale to też może świadczyć o takiej, wiesz, o tym, że ktoś jest po prostu pedantem na przykład i już chce mieć wszystko... No, ostatnio chyba mi opowiadać o takiej historii... Tak. Że słyszałaś. No tak. Że... Słyszałam o takiej historii, że po prostu ktoś był u kogoś gościem. I po prostu przyszedł czas kolacji i to była taka uroczysta kolacja i po prostu gospodarz nagle skończył wcześniej jeść, wstał od stołu. No i tam przy tym stole były też małe dzieci, które po prostu strasznie... nakruszyły i tak dalej, więc po prostu gospodarz wyciągnął odkurzacz i zaczął odkurzać. A inne osoby jeszcze jadły? Tak. No i podczas tego posiłku jeszcze właśnie gospodarz poprosił o odsunięcie się z krzesłem od stołu, bo on chce tutaj pod nogami poodkurzać, bo tu są jeszcze okruszki. No. I tam wokół talerza też przejechał rurą. Odkurzaczem? Tak. O fujka. To już, no. Och. Johanna jeszcze dodaje, no zjedz, bo to trzeba. No zjedz to, bo trzeba, bo tu wlatuje dowolny zabobon. Moja teściowa na przykład każdemu wmuszała makiełki, co jest dla mnie definicją ohydy i prędzej nie zjem miesiąc, niż to ruszę. Bo niby mak i miód to na powodzenie w przyszłym roku. Skończyło się tak, że jak jej powiedziałam, że dziwi mnie, taka, że taka wierząca osoba, a wierzy w pogańskie zwyczaje.
Typ wymuszacza, a wmuszacza, też teściowa. Przy każdym posiłku ciągłe gadanie, a za mało tego, a tego spróbuj, a co tak mało jesz, strzela mnie coś na takie wtrącanie się innym w talerz. Ula, napychacz, tak mało zjadłaś, zjedz jeszcze to i to, tamto, czemu straszne, nie jesz, bla, bla, bla. To jest terror jedzenia w ogóle. To jest w ogóle przemoc. No. Słyszałam, że wpychanie ludziom jedzenia na siłę i szczególnie dzieciom jest zaliczane do przemocy seksualnej w ogóle. No, straszne to jest, ale wokół tego kręcą się niestety święta, jak widać. Magda, uszczypliwy wujaszek. Oj, Madziu, chyba cię osy urządliły, albo jakieś wypryski ci się tam zrobiły. Na opis dziecięcego biuściku. Nie? O kurwa. Przepraszam, ale to jest po prostu obrzydliwe. Tego wujka po prostu... Nie zapraszać. Nie zapraszać, albo powiedzieć tatusiowi, że tak mówi do córki. Cioteczkowate porównania do starszych kuzynów. Jak to oni się dobrze nie uczą, na studia idą, a ty na wózkach widłowych bez szkoły robisz. Jezus. I typ, co to na siłę się wpycha... I typ, co na siłę wpycha we mnie służby, leczy tej cioteczki. Okej. I jeszcze Johanna dodaje, typ wszystko wiedzącego wujka. Czemu zawsze wujek? Słuchajcie. Wie, jak prowadzić firmę, mimo że pracuje 30 lat na etacie w budżetówce. Wie, jak leczyć bezpłodność i depresję. Wszędzie był, wszystko widział. Czyli w dupie był, gówno widział. Na wszystko ma radę, na chłopski rozum. Jest wyrocznią w każdej sprawie. Nie ogarnia, że inni mają inne zdanie i lubią coś innego niż on. Możesz sobie nalać wodę, jak masz ochotę. Magda, wujaszek z wąsem, który po pijaku śpiewa wszystko, co mu się podoba. Oraz wierząca babcia, która zawsze po Wigilii idzie na pasterkę, bo tak wypada. Agata, typowy brat. Właściwie to nic nie robił przy przygotowaniach, tym bardziej w Wigilię. Gra na komputerze i jeszcze trzeba na niego czekać z kolacją wigilijną. No ale to jest właśnie wychowanie, to jest wychowywanie takich potem. Tak się wychowa w domu, no. Że nie musi. Najlepsze są też takie osoby, które po prostu faktycznie nic nie robią w przygotowaniach, a przy stole mówią, nie, za rok wyjeżdżam. Tak! Jestem zmęczony, to tak. Jest chore te przygotowania. Tak, to jest chore te przygotowania. No. Typ matki lub teściowej wymagającej pochwał. Z każdym wziętym daniem, które sama przygotowała, mówi, ale to niedobre, ale to nie wyszło, no nie udało się. I czeka, aż ktoś jej odpowie, ależ nie, to jest pyszne. Ja to uwielbiam po takich wywodach całkowitą ciszę. Oj, oj, oj. Agatko, wiesz, co to znaczy? Chciałam powiedzieć, dobra riposta. Po prostu totalnie mi puenty zabrakło. No cóż. No, ale nie, to jest bardzo taki, no, tak jakby... O, właśnie chciałam powiedzieć, że byłabyś doskonałą osobą, która by umiała torturować ludzi psychicznie. Jest takie po prostu, no, pytanie leci w eter, no, jak tak uważasz? Skoro tak uważasz, widocznie coś w tym musi być. Renata, typ, który się notorycznie spóźnia i wszyscy na niego czekają, a ona wpada, coś tam przekąsi i leci, ale cała impreza jest podporządkowana pod tę osobę, no bo bez niej nie zaczniemy. Mhm. Coś mówiłaś? Nie. Renata. Ta sama. Nie lubię typów wiecznie narzekających, którzy w każdej sytuacji udowadniają, że oni mają gorzej i to często absurdalnymi porównaniami. Na przykład przy okazji wspomnij, że straciłeś pracę, złamałeś nogę i jeszcze zgubiłeś portfel, to skwituje, że musiała otworzyć drzwi pani sprzątającej. Mhm. Julia. Nowy typ, covidowy panikarz. Niby chce się spotkać, ale ciągle mówi o covidzie i istnieje czarne wizje, żebyśmy się wszyscy nie pozarażali, żebyśmy byli zdrowi, żeby to spotkanie się jakąś tragedią nie skończyło. Trzeba było tak nie szaleć, tylko spotkać się w moim gronie. A wiadomo to, czy teraz wszyscy zdrowi. Marta pisze znowu o wujku z wąsem, który oblizuje wąsy z barszczu. Znowu wujek. I znowu z wąsem. No cóż. Wiecie co, a zróbcie tak, wrzućcie te zdjęcia tych swoich wujków z wąsem, bo naprawdę jestem autentycznie ciekawa, czy to jest tak, że każdy ma takiego wuja z wąsem. Moja droga, nie znasz zasady RODO? Chyba przepraszam, no nie RODO, ale to oczy zasłońcie, zostawcie same wąsy tych wujków.
i zróbcie jakiś znak, na przykład, nie wiem, pokażcie taki znak Wiktorii, wiecie, tak V z palców i zróbcie sobie zdjęcie tego wujka z tyłu, czy coś takiego, nie wiem, że ja po prostu naprawdę, ja naprawdę nie wierzę, że każdy ma wujka z wąsem. Dawajcie, czekamy na zdjęcia wujków 24 grudnia. Jolanta, ciekawa jestem, czy jest u was typ, który bez względu na rodzaj świąt siedzi w koszulce typu żonobijka i pilnuje jak największej świętości, czyli emisji teleekspresu. A no tak, zdarzają się tacy, wiesz bardziej o co chyba chodzi? Mhm. Chodzi o to, że ktoś jest tak zafascynowany tym wielkim wydarzeniem pod tytułem Wigilia, że po prostu nawet tego dnia nie potrafi odpuścić swojego ulubionego programu. To jest trochę typ dziadka, na przykład, nie wiem, czy Szkiełko akurat jest, bo dziadek jest fanem Szkiełka. No a może też być tak, ja jestem w ogóle po tych ostatnich wypowiedziach tutaj słuchaczy i słuchaczek, jestem po prostu tego zdania, że naprawdę można nie lubić tych świąt i można nie chcieć ich spędzać. No wiesz, jeżeli ma cię czekać spotkanie z tymi wszystkimi wujkami i dziadkami i tak naprawdę jesteś gościem, który będzie przepytywany podczas jedzenia, które ci się wpycha na siłę, no to też bym nie lubiła. Teraz bo będzie mój ulubiony komentarz, który właśnie przeczytałam, pierwsze zdanie. Mhm. Natalia. Ej, czemu nikt nie mówi o typie gościa, to jest w cudzysłowie, córka kelnerka. Idź, zmień talerzek cioci, wymień sztućce, spytaj wujka, czy chce kawę albo herbatę, weź przełóż te pierogi, największy półmisek, będzie więcej miejsca, to dostanie rybę. Dobra, idź już wstaw barszczyk, weź przy okazji podsmaż rybę, bo już zimna i nie zapomnij przynieść chleba. No. To takim typem gościa właściwie po prostu kelnerki, to jest chyba połowa kobiet w tym kraju. A panowie se siedzą. U nas było często tak, że babcia generalnie organizowała całą Wigilię. Mhm. Przygotowywała to wszystko przed, a w dzień Wigilii zawsze było tak, że po prostu nasza mama plus nasza ciocia obskakiwały i wszystko podgrzewały i odgrzewały i zawsze były w niedoczasie. Oczywiście w myślach babci, bo babcia po prostu, dlaczego jeszcze ziemniaki nie są postawione, nastawione, czy tam. Ja to chyba gdzieś ostatnio mówiłam w jakimś odcinku, że bardzo, bardzo często było tak, że albo ciocia, albo nasza mama nie siedziały w ogóle podczas barszczu przy stole, bo trzeba było przewracać karpia z boku na bok. Albo tak zjadły dwie łyżki i musiały przewrócić, nie wiem, karpie, które się właśnie smażyły. Albo ziemniaki odcedzić. No i to takie było. Właśnie mówię, że u Krzysia jest fajny zwyczaj, że się wszystko wykłada od razu na stół. Trudno. Mm-hmm. Jak chcesz sobie ryby podgrzać, to potem ją sobie idziesz podgrzać. No właśnie. Ale po prostu jak już się siada, to się siedzi przy tym stole. U nas to tak z takich właśnie dziwnych rzeczy, no to u nas właśnie tak było taki pośpiech. Po prostu to trzeba było wszystko jakoś tak na czas. Mm-hmm. I przy barszczu, zamiast delektować się barszczem i pysznymi uszkami, które się lepiło, to myślało się właśnie o tym, że już trzeba ziemniaki odcedzać i ugniatać. Ale na przykład dużo osób w poprzednich odcinkach, było ich aż 4, w których wymieniano, czego nie lubimy najbardziej w świętach, to była jedna z najczęstszych rzeczy. Pośpiechu, chaosu, tej gonitwy, że po prostu wszystko jest ważniejsze od tego, co naprawdę w te święta jest najważniejsze, czyli od tego, żeby posiedzieć, spędzić ten czas, celebrować to spotkanie, że właśnie pośpiech i no to jest smutne bardzo. No, to prawda. My się trochę uczymy zwalniać, nie? Mhm. Z roku na rok chyba mamy coraz lepiej. Na przykład w tym roku jest 3 dni do Wigilii, a my nie mamy nic. To prawda. Oprócz słoika śledzi. Nie, no Krzysiu robi teraz No Krzysiu teraz tak. No Krzysiu w ogóle jest Ale super. Bo to jest takie, jak sobie to zaczynasz spisywać, to wcale tego nie jest tak dużo. No poza tym prawda jest też taka, że u nas może i na szczęście właśnie babcia już nie chce uczestniczyć w przygotowywaniach. Nasza mama z tego co wiem, to nie lubi gotować. Więc my w sumie przejęłyśmy teraz przygotowywania i tak jakoś nam to idzie bardzo, bardzo sprawnie w porównaniu do na przykład przepraszamy, bo chyba moje dzieci uciekły z domu. Na dzisiaj już Kosieśka. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.